Usłyszycie w tej chwili Państwo prezentację sprzętu i do obserwacji nieba w Pana Wojciecha Ottona z firmy Delta Optical. Ja dodam tylko, że firma Delta Optical jest od samego początku, od pierwszej edycji World Space Week z nami, zawsze nas wspiera i pomaga nam w organizacji tego wydarzenia. W takim razie ja Państwa serdecznie witam w naszym salonie Delta Optical w Warszawie. Ja jestem Wojciech Otton. Pracuję w firmie Delta Optical jako astronom. Powiem na wstępie, że tutaj mnie w ogóle moja pasja przywiodła. Swoje pasje warto rozwijać. Warto robić to, co się kocha. Bo po prostu wtedy jest żywiejsze. Moją przygodę w ogóle z obserwacjami nieba zacząłem od wieku 4 lat. Widziałem zaćmienie Słońca. I od tego zaczęła się moja pasja wielka, która trwa w sumie do teraz. W tej swojej prezentacji w sumie opowiem o tym, jakim sprzętem niebo obserwować, jak działać, żebyśmy widzieli dużo obiektów ciekawych, czemu warto niebo oglądać i czego tego tak naprawdę potrzebujemy. No wbrew pozorom nie potrzebujemy wielkich sprzętów, nawet już małe lornety niebo świetnie pokażą z wieloma szczegółami, z wieloma ciekawymi obiektami. Jak Państwo już widzicie prezentację moją, opowiem o tym, czym i jak niebo obserwować. Nasza firma Delta Optical powstała w roku 2002. Jesteśmy firmą rodzinną, która skupia pasjonatów obserwacji wszechświata w skali mikro i makro. W skali mikro, czyli mikroskopia, w skali makro, czyli teleskopy, lunety. Oprócz tego mamy w ofercie lunety celownicze, lornetki, nowoczesne termowizory, noktowizory oraz inne sprzęty optyczne typu lupy. Powstaliśmy z myślą o pasjonatach i sami jesteśmy pasjonatami obserwacji, no tak naprawdę, wszechświata. Jak już mówiłem, w różnych skalach. Ja akurat jestem astronomem, więc będę mówił na temat obserwacji nieba. No, wbrew pozorom, do obserwacji nieba nasze oczy w zupełności wystarczą. Nie potrzebujemy dużych teleskopów, żeby niebo obserwować na początku. Wystarczy w sumie para oczu, mapa nieba, żebyśmy wiedzieli, gdzie czego szukać i dobre chęci. Naprawdę, czasem jest tak, że kiedy jest mróz zimą, ciężko wyjść na dwór. Latem komary. Kolejna przeszkoda. Ale naprawdę, warto obserwować nawet gołym okiem, bo w naszym zasięgu są bardzo ciekawe obiekty. Przede wszystkim, gołym okiem widzimy gwiazdozbiory, czyli układy gwiazd. Już są znane od starożytności. No przykładem jest na przykład, przykładem jest Orion, Wielka Niedźwiedzica, Lew chociażby. To są wszystko gwiazdozbiory. Gołym okiem widzimy roje meteorów, inaczej zwane spadającymi gwiazdami. Takim no, najbardziej znanym są Perseidy, które możemy na niebie podziwiać w połowie sierpnia. Również gołym okiem widzimy planety. W sumie planety już są znane od starożytności. Sama nazwa to jest gwiazda wędrująca. Czyli generalnie planety się poruszają na tle gwiazdozbiorów. Obecnie na niebie są widoczne praktycznie planety wszystkie. Merkury i Wenus widać rano. Czyli no niestety trzeba wcześniej wstać, wyjść. Wenus jest bardzo jasna, natomiast Merkury trudny obiekt, ale w zasięgu oka naszego jest. Mars jest widoczny całą noc jako czerwony punkt, bardzo jasno świecący, nie sposób go przeoczyć. Jowisz, Saturn są widoczne wieczorem, nad horyzontem nisko, zbliżają się do takiego układu, kiedy będą na niebie bardzo blisko. Będzie miało to miejsce około 20 grudnia.
więc będziemy mieli piękną gwiazdę betlejemską. Na niebie też widzimy sporadycznie zjawiska zaćmieniowe, czyli zaćmienie Słońca i Księżyca. Zaćmienie Słońca najbliższe będzie w roku 2021, 10 czerwca. To będzie zaćmienie Słońca o bardzo małej fazie, praktycznie nieuchwytne. Natomiast Księżyca będzie 16 maja w roku 2022. Będzie to zaćmienie całkowite. Przybierze wtedy Księżyc barwę czerwoną. Będzie to zjawisko naprawdę bardzo ciekawe. No tylko musimy na nie długo poczekać. Gołym okiem również widzimy przeloty satelitów, na przykład ISS oraz Starlinki. O nich jest głośno ostatnio, są to satelity praktycznie prywatne, telekomunikacyjne. Bardzo ważne jest to, że do obserwacji nieba potrzebujemy miejsca, gdzie jest naprawdę ciemno. Dlaczego? No przede wszystkim, im jest ciemniej, tym widzimy więcej gwiazd. Tym mamy lepsze warunki. Ale niestety też tym może być trudniej dotrzeć, bo wiadomo. Otwarte przestrzenie, komary na przykład latem, o czym już mówiłem, może być ciężko, ale zachęcam do obserwacji. Taką dużą pomocą przy obserwacji jest mapa nieba. Taka mapa jest o tyle ciekawym rozwiązaniem, że pozwala zapoznać się z układem gwiazd widocznym w danej chwili na niebie. Chodzi o to, że na mapie mamy widoczne praktycznie całe niebo z półkuli północnej. A naszym zadaniem jest tak ustawić datę i godzinę, żeby się zgadzały z datą i godziną obserwacji. Wtedy widzimy, co w danej chwili na niebie możemy zobaczyć. Taka mapa służy do nauki gwiazdozbiorów, nauki położenia obiektów na niebie, a więc na początku jak najbardziej polecam. Myślę, że każdy z Państwa, albo raczej większość, ma w domu lornetki. Lornetki do obserwacji nieba warto wykorzystać. Lornetki bardzo nasze możliwości poszerzają. Przede wszystkim przez każdą lornetkę zobaczymy wszystkie planety Układu Słonecznego, a więc również Neptuna i Urana. Zobaczymy najjaśniejsze mgławice. Zobaczymy galaktyki niewidoczne gołym okiem. Zobaczymy setki gromad gwiazd, otwartych, kulistych. Zobaczymy również to, że Droga Mleczna nie jest taką wstęgą światła, tylko składa się praktycznie z miliardów gwiazd. Również zobaczymy lornetką najjaśniejsze komety. Chociażby w tym roku była pięknie widoczna NEOWISE. Oraz kiedy już będzie Słońce bardziej aktywne, zobaczymy wiele plam słonecznych. Tylko do ich obserwacji potrzebujemy też filtrów słonecznych, ponieważ obserwacja Słońca bez filtrów może się zakończyć nawet ślepotą. Więc przestrzegam. Filtry ND5. Przez małe lornetki możemy niebo nawet oglądać bez statywu, czyli z ręki, bo przy większych powiększeniach obraz drga i wtedy już potrzebujemy statywu. Ale takie małe lornetki, na przykład 8x40 albo 12x50, możemy śmiało wziąć do ręki i podziwiać niebo. Taką lornetką zobaczymy planety wszystkie Układu Słonecznego, szczegóły w mgławicach, mnóstwo galaktyk, mnóstwo gwiazd niewidocznych gołym okiem. No oczywiście galaktyk ani mgławic nie zobaczymy nigdy w kolorach, ponieważ po prostu nasze oko w ciemności barw nie rejestruje. Taką lornetką, która się nadaje do obserwacji nieba na początku, jest na przykład Discovery 9x50. Nasza lornetka w sumie firmowa. Na tym slajdzie widzimy przykład obiektów, które przez taką lornetkę widzimy. A więc gromadę otwartą Plejady. Gromadę podwójną w Perseuszu. Bardzo piękny obiekt. Oraz galaktykę w Andromedzie.
Jest to obiekt już poza naszą galaktyką, dostrzegalny w lornetkach i nawet gołym okiem, ale potrzebujemy do tego naprawdę ciemnego nieba. Jeżeli chcemy niebo obejrzeć lepiej, potrzebujemy większych sprzętów, wiadomo, większa średnica, więcej możliwości obserwacyjnych. Lornetki 15-70 to jest sprzęt typowo astronomiczny, używany do obserwacji szerokich obszarów na niebie, rozległych gromad otwartych, do poznawania gwiazdozbiorów, obserwacji nawet słabych komet, galaktyk, mgławic w większym zakresie. Taką lornetką jest chociażby lornetka Starlight 1570. Tylko tutaj warto powiedzieć, że takie lornetki już wymagają statywu, ponieważ przy dużych powiększeniach, powyżej 12 razy, obraz nam się najzwyczajniej trzęsie. Co się przekłada na obserwacje dosyć niekomfortowe. Jeżeli chcemy jeszcze mieć lepsze sprzęty, postawmy na lornetki Delta Optical Xtreme. Są to lornetki ze szkłem niskodyspersyjnym, świetnym obrazem. W tych lornetkach możemy ostrość dopasować do każdego oka z osobna, więc wystarczy, że ostrość raz ustawimy na nieskończoność i możemy niebo naprawdę w bardzo wysokiej jakości obserwować. Z tym, że to są już lornetki ciężkie, solidne, do ich obserwacji jest statyw już konieczny. Ale przez takie lornetki niebo widoczne jest po prostu rewelacyjnie. Jak już mówiłem o statywach do lornetek. Taki statyw musi być przede wszystkim wysoki, żebyśmy nie musieli przy lornetce klękać, kucać, bo to jest po prostu niewygodne. Obserwacje muszą być przede wszystkim przyjemnością, a nie męczarnią. Dlatego warto lornetki osadzić na statywie za pomocą specjalnych przejściówek, dzięki czemu mamy wolne ręce i możemy niebo w sposób bardzo komfortowy podziwiać. Podsumowując, lornetka to jest do obserwacji nieba świetny sprzęt. Małymi lornetkami poznamy niebo pięknie, nauczymy się, gdzie leżą dane gwiazdozbiory, gdzie są dane mgławice, galaktyki. Możemy wziąć nawet do plecaka na pierwszą lepszą wycieczkę, podróż. Pod ciemnym niebem zobaczymy setki gwiazd lornetką. Duże lornetki już umożliwiają obserwację gromad gwiazd, mgławic, galaktyk. Nawet zobaczymy kolory gwiazd już przez takie duże lornetki. W sumie wiele obiektów jest tak rozległych, że wprost są lornetki polecane do ich obserwacji. Na przykład obiekt drzew jest zwanym kaskadą Kembleya. Ona wygląda jak takie maluteńkie kropelki wody. No stąd właśnie nazwa kaskada. Do obserwacji tej gromady gwiazd już warto użyć lornetki, nie teleskopu. Dlatego, że po prostu w teleskopie nie mieści się. Na pewno kiedyś przyjdzie pytanie, jak wybrać teleskop? No niestety, nie ma teleskopu idealnego, optymalnego. Każdy ma swoje plusy, swoje minusy, swoje zalety, swoje wady. Każdy sprzęt musi być dobrany do naszych potrzeb. Dlatego zawsze pytamy, skąd chcemy obserwować, czyli czy z miasta, czy z obszaru poza miastem, czy mamy niebo zaświetlone, czy mamy niebo niezaświetlone. Pytamy zawsze o to, jaki typ obiektów chcemy oglądać, czyli czy planety, czy może mgławice, może galaktyki. Ważną jest kwestią to, czy chcemy zdjęcia wykonywać. Tu chodzi o to, że teleskop na montażu azymutalnym do fotografii nieba się nadaje raczej średnio. Jak potrzebujemy sprzętu mobilnego, stawiamy na
niską uwagę, na małe rozmiary. Chcemy sprzęt stacjonarny, potrzebujemy w sumie dużych średnic. I bardzo ważną kwestią jest też to, jaki posiadamy na sprzęt budżet. Powiedzmy sobie wprost, za niewielką kwotę nie kupimy sprzętu potężnego, bo po prostu nie ma niestety ideałów. Każdy teleskop ma jakieś oznaczenia. Tu wziąłem na przykład oznaczenie AZ3-90900. Po pierwsze, AZ3 to jest typ montażu. Montaż to jest sposób zamocowania teleskopu na statyw. Montaże azymutalne są polecane zwłaszcza do obserwacji wizualnych. Paralaktyczne mają opcję podpięcia napędów, a więc śledzą ruch nieba. Średnica teleskopu jest bardzo ważna, ponieważ im jest sprzęt większy, tym więcej światło zbiera, tym po prostu więcej pokaże. Ogniskowa. Parametr ważny zwłaszcza przy fotografii nieba. Im dłuższa, tym możemy uzyskać większe powiększenia. Ale z tym też ostrożnie. Z Polski nie możemy obrazu bardzo dużo powiększyć, bo po prostu na to warunki nie pozwalają. Jeżeli chcemy kupić sprzęt naprawdę za niewielką cenę, nie spodziewajmy się wysokiej jakości obrazu. Taki sprzęt, owszem, pokaże na Księżycu kratery, pokaże na Jowiszu pasy w niewielkim stopniu, ale będzie dawał obrazy ciemne i dosyć niewyraźne. Natomiast taki sprzęt może być wykorzystany do dydaktyki, możemy się nauczyć budowy teleskopu, możemy zrozumieć, czemu obraz w teleskopie jest odwrócony, nawet możemy taki sprzęt otworzyć śmiało. Mamy w ofercie teleskopy Acuter, malutkie, przyjazne teleskopy, ale w sumie je dedykujemy nauczycielom, którzy mogą pokazać swoim uczniom, jak działa teleskop. Jeżeli chcemy już teleskop na pierwsze obserwacje, który dużo pokaże, po pierwsze, musimy mieć teleskop, który jest prosty w użyciu, lekki, przyjazny, a więc na przykład Astromaster AZ70. Czemu ten model? Jest to sprzęt bardzo łatwy w obsłudze, pokazuje na Księżycu kratery, pokazuje pierwsze szczegóły planet, na przykład pasy na Jowiszu, na przykład Saturna z pierścieniami. To sprzęt jest w sumie na rozbudzenie naszej pasji. Jeżeli dalej będziemy chcieli kupić sprzęt lepszy, musimy sobie odpowiedzieć na kilka pytań. Przede wszystkim, skąd obserwujemy? Chodzi o to, że jeżeli obserwujemy z miasta, mamy w sumie możliwość obserwacji planet i księżyca. Dlaczego? Ciemniejsze obiekty giną w łunie miejskiej. Jak chcemy obserwować poza miastem, wtedy możemy też liczyć na obiekty głębokiego nieba, czyli galaktyki i mgławice. Sprzętem typowo na balkon, w cenie umiarkowanej, są teleskopy azymutalne, a zwłaszcza refraktory. Mam osobiście teleskop AZ3-90900. Bez problemu tym sprzętem widzę na Jowiszu pasy, widzę czerwoną plamę na Jowiszu, widzę przewlekać siniego w pierścieniach Saturna, widzę szczegóły budowy Księżyca, a więc kratery bez problemu widoczne. Takim też sprzętem jestem w stanie zobaczyć na Słońcu plamy oraz taki sprzęt wykorzystujemy do fotografii planet. Chociażby ten set nam ukazuje na Księżycu kratery, pasy Jowisza, na Marsie widoczne polarne czapy, na Saturnie pierścienie,
a także takim sprzętem bez problemu ujrzymy fazy planety Wenus. Tu akurat widzimy sierp. Jeżeli mamy ciemne niebo, warto kupić teleskop większy, o większej średnicy, który ukaże więcej szczegółów, więcej obiektów. Są to sprzęty już cięższe, większe, na przykład Astromaster 130. Ten sprzęt ma już wbudowany napęd, który umożliwia śledzenie ruchu nieba. Więc możemy już je wykorzystać do fotografii. Oczywiście amatorskiej. Jeśli chcemy już teleskopy wysokiej jakości, pytanie takie samo. Skąd obserwujemy niebo? Czy z miasta, czy poza miastem? To już będzie pytanie takie też, czy chcemy niebo fotografować, czy nie. Jeżeli chcemy z balkonu niebo obserwować, z miasta, potrzebujemy przede wszystkim sprzętu małego, krótkiego, ale dającego duże powiększenia i wysokiej jakości obrazy. Takim sprzętem jest teleskop Maxutowa. Jest to konstrukcja bardzo zwarta, bardzo mobilna, nadaje się do wyjazdów nawet pod ciemniejsze niebo. Natomiast świetnie sprawdzi się do obserwacji planet. Jeżeli chcemy obserwować poza miastem, mamy gdzie sprzęt postawić, warto kupić duże Dobsony. Te sprzęty mają dużą średnicę, dlatego pokażą na niebie wiele ciekawych obiektów. Bardzo popularnym modelem jest teleskop Dobson 8 cali Skywatcher. To jest w sumie sprzęt, który się najczęściej sprzedaje na świecie. My polecamy z kolei teleskopy GSO. Te sprzęty mają łożyska kulowe, precyzyjne wyciągi okularowe i bogate wyposażenie. Jeżeli chcemy niebo fotografować, musimy sobie znowu odpowiedzieć na pytanie kolejne. Czy planety, czy może mgławice? Jeżeli chcemy mgławice fotografować, potrzebujemy przede wszystkim sprzętu o dużym polu widzenia i optyce ED. Jeżeli chcemy planety fotografować, potrzebujemy długich ogniskowych, dlatego że wtedy mamy duże powiększenia. Takim sprzętem polecanym bardzo często do fotografii nieba jest teleskop 150-750. Umożliwi on też podpięcie napędów. Najwyższą półką są teleskopy Celestron HD. Są to sprzęty do fotografii nieba i do obserwacji wizualnej. Możemy je na montaż osadzić z prowadzeniem, który też nam obiekt już od razu znajdzie. Jest to system GoTo. Gdy kupujemy teleskopy, mamy już jakieś okulary w zestawie. Ale sobie od razu powiedzmy, to nie są optymalne akcesoria, tylko podstawowe. Dlatego warto zawsze dokupić inne okulary, inne filtry, które możliwości po prostu teleskopu rozszerzą. Przede wszystkim okulary są po to, żebyśmy sterowali powiększeniem. Duże powiększenia stosujemy do obserwacji planet. Małe do obserwacji mgławic. Z Polski niestety bardzo rzadko powiększenie powyżej 200 razy uzyskamy, ponieważ nam na to nie pozwala atmosfera. Są nocy, kiedy takie powiększenie uzyskamy, nawet powyżej 200 razy, ale to są już sytuacje wyjątkowe. Jeśli chodzi w ogóle o dobór okularów, powiększenie liczymy dzieląc teleskopu ogniskową przez ogniskową okularu. I tak na przykład okular 5 mm
da w teleskopie 1000 mm, powiększenie 200 razy. W zależności od typu obiektu musimy dobrać odpowiednio powiększenie i źrenicę wyjściową, która nam mówi o ilości światła, która dochodzi do naszego oka. My polecamy okulary SWA-WA jako tanie sprzęty ekonomiczne do obserwacji planet. Taką ich główną zaletą jest to, że przy obserwacji nie musimy do nich oka przykładać. Na dworze często jest zimno, więc okulary parują. A tutaj możemy oko sobie spokojnie od okularu odsunąć. Mamy obraz duży, powiększony i wyraźny. Okulary Hyperion umożliwiają podpięcie lustrzanki. A więc możemy nawet robić zdjęcie przez teleskop. Wersją premium są okulary Morpheus. Dają duże pole widzenia, dużą transmisję światła. Po prostu obserwacja nimi jest czystą przyjemnością. Bardzo okulary te polecam. Do teleskopu też warto kupić filtry. Filtry, tak w dużym skrócie, modyfikują światło. Czyli albo je przyciemniają, albo barwę zmieniają. Takie filtry pomagają w tym, żebyśmy dostrzegli szczegóły bez nich niewidoczne. Na przykład niebieskie filtry poprawiają kontrast na Jowiszu. My polecamy zwłaszcza filtry księżycowe, które obraz przyciemniają, umożliwiają obserwację kraterów i na księżycu wielu szczegółów, ponieważ obraz jest ciemniejszy i dużo bardziej wyraźny. Nasza firma od blisko dekady organizuje zlot astronomiczny. Za rok planujemy obserwację w sierpniu. Będziemy mieli do dyspozycji największe teleskopy, w tym Dobson 20 cali. Taki sprzęt ma blisko pół metra, więc bez problemu zobaczymy obiekty bardzo ciemne, bardzo odległe. Gorąco polecam tą naszą imprezę. Oprócz tego będą warsztaty mikroskopowe, więc będziemy mogli się wszyscy oddawać naszej wspólnej pasji. Niech jest obserwacja wszechświata w skali mikro i makro. Już teraz Państwa zapraszam na naszą stronę Delta Optical, do naszych sklepów w Gdańsku, Katowicach i Warszawie, skąd właśnie nadajemy transmisję. Naprawdę, obserwacje nieba są bardzo piękną przygodą. Warto niebo obserwować, ponieważ jest to naprawdę bardzo ciekawa pasja. Na koniec życzę wszystkim pogodnego nieba i bardzo dziękuję za uwagę. Dziękujemy Panie Wojciechu. Może jeszcze na chwilę nam się Pan pokaże. Oczywiście. Kilka słów do firmy Delta Optical. Jeszcze raz chciałbym serdecznie podziękować za wsparcie, jakim nas obdarzacie co roku, za rabaty, jakie dostajemy na zakupy sprzętu, chociażby, który jest nagrodami w grze miejskiej, która się toczy, która się odbywa w tym roku, zresztą już nie pierwszy raz. Również dla uczestników World Space Week Wrocław 2020 część nagród właśnie pochodzi z oferty Delta Optical, także serdecznie dziękujemy. No i zapraszamy już w tej chwili do kolejnych edycji. Myślę, że w przyszłym roku oby udało nam się już spotkać na żywo. Zapraszamy na Astro Show jeszcze raz.